Zaczynamy prezentację książki Rozmowy z piórami, książki wyjątkowej. Wyjątkowej z wielu powodów, ale zaraz o tym będziemy opowiadać dokładniej. Książka ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Adama Marszałka. Jest to zbiór wywiadów z 12 poetami, 11 żyjącymi, tak? Dobrze. Nazwiska będę po kolei wymieniać w trakcie. Zaczęło się to wszystko od rozmowy, jaką odbyła Beata Patrycja Klary z nieżyjącym już Kazimierzem Kurmanem. To był jakby początek. Potem zaczęła się cała reszta. O tej reszcie za chwilę będziemy mówić. Na razie chciałabym zaprosić na scenę autorkę, pomysłodawczynię Beatę Patrycję Klary. I chciałabym, Beatko, żebyś nam powiedziała, jak to się wszystko zaczęło, to znaczy od momentu, kiedy odbyłaś rozmowę z Kazimierzem Furmanem i co było dalej. Skąd pomysł, żeby rozszerzyć ten wywiad do takiej formy, w jakiej on się ukazał? Dobry wieczór Państwu. Kiedy wywiad z Kazikiem przeprowadzałam, to w ogóle nie miałam pojęcia, że powstanie książka. Później był wywiad z Januszem Koniuszem i też nie miałam pojęcia, że będzie z tego książka. A potem było jedno, drugie spotkanie moje odnośnie poezji. I gdzieś tam pojawiały się pytania wśród przede wszystkim młodych ludzi. Kogo, skoro tak dużo czytam poezji, kogo z współczesnych poetów poleciłabym im do czytania. No i dla mnie nie było problemem wymienienie wielu nazwisk. Myślałam od razu o tym, że trzeba wiedzieć, kto to jest Galef i Jałkowska-Jakubowska. Trzeba wiedzieć, w jaki gęsty sposób pisze Jerzy Suchanek, ale trzeba wiedzieć także, kto to jest Karol Sansel, czy te osoby takie jak Bianca Rolando, Joasia Lech, niesamowity debiut i z nominacją do Nike. I tak mówiłam o tych nazwiskach, a potem pomyślałam sobie, że w gruncie rzeczy to ja przecież tych ludzi wszystkich znam. Jak on tu będzie leżał, to tabela będzie do wyrzucenia. I wtedy dopiero pomyślałam o to, można było coś z tym zrobić. Może nie że książkę, ale jakby dotrzeć do tych osób i zapytać o to, co myślą o poezji, o tym, jak literatura w ich życiu funkcjonuje i przez to jakby zachęcić później ewentualnych czytelników do tego, by zajrzeli do już poetyckiej, literackiej twórczości tych osób. No a skoro te nazwiska były dla mnie tak oczywiste, więc zapukałam do każdego i zgodzili się. To był duży plus. I właściwie ja tutaj pełnię funkcję marginalną, bo no ja tylko zadawałam pytania i naprawdę ja to powtarzam, że wyznaję zasadę, że nie ma długich pytań, więc spokojnie pytałam o wszystko, co mnie interesowało. I tylko właściwie na jedno pytanie nie otrzymałam odpowiedzi. Za to z tego pytania uczyniliśmy tytuł jednego z wywiadów. Otóż kiedy zapytałam Galef Jałkowską-Jakubowską o jej związki z Wojaczkiem, Gala zmieniła temat i tytuł tego wywiadu jest Ani słowa o Wojaczku. Resztę się potoczyło i świetnie, że to kiedy już był ten wybór osób dokonany, wywiady się przeprowadziły, to okazało się, że to jest tuzin. Tuzin dlatego, że stwierdziłam, że wywiad z Kazikiem Furmanem, mimo że Kazik już nie żyje, musi w książce być. Ja jestem regionofilem, w związku z tym także Janusz Koniusz jako zielonogórzanin także i tak powstała, znalazł się wydawca, świetnie. No i nie ukrywam, że teraz już jakby pracuję nad drugą częścią. No, a ja bym prosiła tutaj gości, żeby oni bardziej powiedzieli coś. W książce oprócz wspomnianego już Kazimierza Furmana znalazło się 11 poetów i są to
Karol Samsel, Jerzy Suchanek, Joanna Miller, Leszek Żuliński, Bianca Rolando, Joanna Lech, Mirka Szychowiak, Janusz Koniuszy, Wojciech Boros, Izabela Fietkiewicz-Paszek i Denowefa Jakubowska-Fijałkowska. Wybór oczywiście, jak sama Beata pisze w książce, to są ludzie, których cenię i lubię i to właściwie jest za cały komentarz. Starczy, nie potrzeba nic więcej. Klucz właściwy autorce, która ma do tego prawo. Oczywiście głosy są bardzo różne, jest to bardzo ciekawy, bardzo taki polifoniczny zbiór głosów. Ważne jest również to, że są to przedstawiciele różnych pokoleń i to też jest istotne. Za chwileczkę usiądą tu z nami ci z wywiadowanych osób, którzy są obecni na festiwalu. I w tej chwili zaproszę, w takiej samej kolejności, w jakiej w książce występują, Karola Samsela, Jerzego Suchanka, Leszka Żulińskiego i Izabelę Fietkiewicz-Paszek, żeby przyszli i usiedli z nami. Prosimy bardzo. Zastanawialiśmy się długo, jak zrobić, żeby w ten czas, który mamy, to jest pół godziny zaledwie, z tego chyba już nie mamy nawet 5 minut, porozmawiać o książce, o tym, żebyście Państwo zorientowali się, co w niej jest, a przede wszystkim no, nabrali na nią ochotę. Wczoraj rozmawiałam z Karolem i dla Karola to było oczywiste. Mówi, słuchaj, nie zadawaj żadnych pytań, tylko po prostu poproś, żeby każdy z osób wygłosił swoje poetyckie credo, 5-minutowe, mniej więcej to samo, które zawarł w książce. I ja teraz będę prosić o to poetyckie credo, 5-minutowe, każdego z Państwa. Zacznę, skoro już mam naprzeciwko, od Pana Jerzego, jeśli mogę. Ja już gdzieś w kuluarach mówiłem, że ja tak dokładnie to nie pamiętam, co ja mówiłem w tym wywiadzie. A miałem naprawdę wielkie, dobre chęci, żeby przed przyjazdem sobie to przeczytać, jeszcze raz odświeżyć. Tu. I na chęciach się skończyło, bo miałem tyle innych zajęć, że nie dało się po prostu. Ze mną jest tak, ja czymś się zajmuję, jak to zostanie przeze mnie lub przy, tak jak w tym wypadku wywiadu, przy pomocy czy przez inicjatywy Beaty zrealizowane, ja to robię, stawiam kropkę, robię korektę, poprawiam kropkę i jakby to znika z horyzontu moich zdarzeń. Po prostu ja mam taką właściwość chyba, czy kalectwo, że ja po prostu nie pamiętam. Nie pamiętam tego, co już zrobiłem, to znaczy w moim odczuciu jest to, w moim przekonaniu jest to taki warunek, żeby pisać. To znaczy wtedy, kiedy ja jak byłem młodym człowiekiem, a to było strasznie dawno i udało mi się jakiś tam wiersz napisać, wydrukować, bardzo mnie to ekscytowało wówczas i bardzo byłem przywiązany do takiego wiersza czy wierszy. Ale w pewnym momencie się zorientowałem, że to mnie blokuje. Że ja próbuję napisać jakby jeszcze raz taki sam wiersz. Znaczy, żeby on był w moim przekonaniu równie dobry, tak? Żeby on znowu został przez jakiegoś redaktora zaakceptowany do druku na przykład, czy żeby na spotkaniu autorskim czytelnicy troszkę rzadziej chrząkali, gdy go czytam. I w pewnym momencie stwierdziłem nie. Od tego jest papier. Do tego jest dysk twardy, czy pamięć flash, żeby pamiętała za mnie. I ja może, jakie jest moje credo? Trzeba starać się znaleźć to do powiedzenia, czego jeszcze niewielu innych umiało powiedzieć słowami, powiedzieć to tak, żeby to było w miarę interesujące, żeby to nie była piosenka przy tym. Dziękuję. A proszę mi jeszcze powiedzieć, proszę nie oddawać mikrofonu. Proszę
proszę jeszcze powiedzieć o nagrodzie Otoczaka. Wiemy, wszyscy wiemy, że będzie wręczana w tym roku przy okazji tego festiwalu. Proszę powiedzieć coś więcej, to znaczy o samej idei, tak? Jest pan... Znaczy ja przede wszystkim pięknie dziękuję organizatorom miastu Kalisz, że no, udało się to tak zrobić, że ten Otoczak będzie mógł być wręczony tutaj jutro w Kaliszu. Jaka była idea? Prymitywna. No, w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, no, konkursy poetyckie to jest fajna sprawa, ale najlepiej być jurorem. Wtedy honorarium jest pewne. No i tak się zdarzyło szczęśliwie, tak się szczęśliwie w moim życiu zdarzyło, że co jakiś czas gdzieś tam do jurorowania byłem zapraszany. I tak się nieszczęśliwie zdarzało, że, ale nie chciałem robić takich rzeczy jak składać votum separatum, czy jak się nie zgadzałem po prostu z tym, co inni jurorzy przegłosowali jakby w demokratycznym, nie tyle głosowaniu, co targu, bo to zazwyczaj są targi. I rozwiązywałem to w ten sposób, że po już ogłoszeniu, no brałem tego delikwenta, którego wiersz mnie się najbardziej podobał, no i albo miałem tam jakąś stówę, czy dwie stówy w portfelu i go nagradzałem, albo szliśmy do baru na wódkę, po prostu ja stawiałem, no. Z pewnego dnia stwierdziłem, że no fajnie, no tylko nie będę młodzieży rozpijać, tak? I pomyślałem sobie, że fajnie byłoby przyznać taką nagrodę, która będzie moją nagrodą, oficjalną moją nagrodą. No, krewni i znajomi najpierw mi zakrzyczeli, na któż ty jesteś, żeby przyznawać swoją własną nagrodę. No jak to kim? Ja nie mam kłopotów z własną tożsamością. Nazywam się Jerzy Suchanek, urodziłem się ileś tam lat temu, gdzieś tam. Napisałem parę wierszyków, napisałem parę innych rzeczy. Wiem o co mi chodzi w życiu, wiem o co mi chodzi w pisaniu, więc dlaczego ja nie mogę kolegów, poetów, początkowo zamiar był ambitniejszy, no ale jednak jest to przedsięwzięcie organizacyjnie też skomplikowane, też myślałem o prozaikach, eseistach i tak dalej, no ale to musiało być takich Jurków Suchanków z 6 co najmniej, a tego byście państwo nie wytrzymali, zapewniam. I długo się nosiłem z takim pomysłem, ale nie miałem nagrody. Znaczy nie miałem takiego symbolu nagrody. I kiedyś pojechałem do mojej ukochanej węgierskiej górki, aby wymoczyć nogi w Sole. To jest taka piękna rzeka. Znalazłem ten symbol. Kamień po prostu, Otoczak. No i tak się to zaczęło. Bardzo. Symbolika tej nagrody jest taka, że w tym wypadku czuję się bez winy i rzucam kamieniem. Bardzo piękna to nagroda i bardzo już znana. I to my dziękujemy, znaczy czujemy się zaszczyceni, że to właśnie w tym roku Kalisz będzie miał... To nie tak, to ja jestem zaszczycony i laureat będzie zaszczycony. Teraz się nie licytujmy. I tak dalej, dobrze. Tylko posłuchajmy kreda poetyckiego Karola Samsela. Kredo. Ja pozostaję wierny temu, co powiedziałem w wywiadzie. Czyli najważniejsza jest wędrówka w ciemnościach. Tylko problem polega na tym, proszę państwa, że w życiu bywają takie momenty jasnego widzenia tego credo i bardzo zaciemnionego. Mówiłem to w styczniu, Beacie, tworząc ten wywiad na takiej pełni głosu. Tak? W pełni artykułowałem. Żyję w ciemnościach, pracuję w ciszy gabinetu, z daleka i z bliska. Pracuję na uczelni, żyję na pograniczu światów, historii literatury, krytyki literackiej, poezji. Natomiast bywają też momenty zwątpienia, czy właściwie momenty takie jak ten dzisiaj, kiedy mam wrażenie, że gdyby Beata poprosiła mnie o napisanie tego wywiadu, zapewne wierzyłbym w to samo, ale nie potrafił już mówić o tym tak ostrym, pewnym siebie językiem. To ja jeszcze dopowiem do tego credo, Karolu, jeżeli pozwolisz, a właściwie doczytam fragment twojego wywiadu. Arcydzieła notuje się w ciszy gabinetu.
chwiejnie i niepewnie, próbując utrzymać równowagę na kruszającej granicy między samotnością a nicością. W tym sensie poeta jest przede wszystkim akrobatą, linoskoczkiem, ekwilibrystą, nie zaś szamanem, jak chcieliby zapewne slamerzy, laureaci konkursów poetyckich, zdobywcy nagród literackich. Wysłałeś kiedyś coś na konkurs? Tak się poznaliśmy z Izu, nie twoje 5 minut. No może 3, bo tak oddam głos gościom z daleka. Tu na tej scenie jestem chyba częściej, więc powiem tymi słowami, które posłużyły mi za odpowiedź dla pierwszego pytania Beatki. Uwielbiam cytat Brodskiego, który brzmi tak. Ten, kto pisze wiersz, kolosalnie przyspiesza własną świadomość, myślenie, percepcję świata. Raz doświadczywszy takiego przyspieszenia, człowiek nie jest już w stanie zrezygnować z powtórzenia eksperymentu. Wpada w zależność od tego procesu, jak wpada się w zależność od narkotyków lub alkoholu. Moim zdaniem właśnie człowiek, który znalazł się w podobnej zależności od języka, nazywa się poetą. I myślę sobie, że w taką zależność popadłam stosunkowo późno tak naprawdę, patrząc na moich kolegów poetów, niektórych debiutujących w wieku lat 16 czy tam 20, ale myślę sobie, że to był mój czas i wtedy, kiedy powinnam, zaczęłam pisać. Zaczęłam na obrazku, na którym jest zadanie znajdź 5 różnic, widzieć 10. Tak mi się kiedyś napisało w wierszu i myślę sobie, że to jest chyba ten główny powód mojego pisania, konieczność mojego pisania. Ale to jeszcze masz dużo minut, kochana, to nie ma tak, że już skończymy. A jak w tym twoim poetyckim credo mieści się, albo gdzie ona jest, ta furtka do ekfrazy, o której tak ładnie mówisz w wywiadzie? Mówiłam coś o ekfrazie w wywiadzie? O furtce, o osobistej furtce do ekfrazy mówiłaś. Matko Boska. Więc teraz o tej osobistej furtce do ekfrazy nam opowiedz. Co robi poeta, tak? No ogląda sobie świat i go spisuje, więc czasami się go ogląda przez różne ramki. Czasami są to właśnie ramki obrazu. Także dla mnie ekfraza jest właśnie tym odbiciem od obrazu i na nowo spisaniem tego, co już raz artysta sztuk wizualnych, że tak powiem, przerobił artystycznie. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek jeszcze wrócę do ekfrazy. Tak powstała cała książka, ale to był taki moment w moim życiu, który przyszedł zupełnie niespodziewanie i chyba równie niespodziewanie odszedł, więc ja nie wiem, czy tu się moja przygoda z ekfrazą nie kończy. Ale na pewno nie kończy się twoja przygoda z sonetem, w którym znalazłaś osobistą furtkę do ekfrazy. Nie, to jest szaleństwo. Bo ja w tej chwili nie potrafię inaczej pisać. Jeżeli potrafisz. Jeżeli w ogóle piszę, to natychmiast mi się sonet układa. Już rymy tam, co trzeba się dzieje. Ma być list, jest sonet. Ma być wiersz biały, jest wiersz sonet. Biały, teraz ostatnio. No jeden piszą. Był, tak. Tam jeden. Ale teraz, jak już jesteśmy jeszcze przy tych sonetach, to uchyl trochę, jak już tu jesteśmy. Tak między nami mówiąc. Między nami tak. Mówiąc, jak to z tymi sonetami dalej i co się robi, bo wiosną posłuchamy, więc trochę nam puść pary. A piszą się sonety, a zapomniałam, rzeczywiście piszą się. Proszę Państwa, piszą się sonety kaliskie związane z nieistniejącym kanałem Babinka. Wymyśliłam sobie, żeby kontynuować troszkę ten nasz rozpoczęty w ubiegłym roku tygiel również w ten sposób, że wypiszę tak do końca to moje czucie Kalisza sprzed wojny. I tych sonetów już w tej chwili jest, nie pamiętam ile, ale... 9. 9, to części z nich już jest muzyka nawet skomponowana przez Irenę Piechotę, więc myślę, że... Wrócę tutaj z tymi sonetami może, wiosną. O ile pani dyrektor się zgodzi, nas zaprosić kiedyś. Tak, wrócimy. Wrócimy. I Leszku, masz teraz dla ciebie 10 minut, bo ty lubisz dużo. Zaczynaj. Zaczynaj. Kredo masz? Ja? Tak, kredo masz. O. Przypomina mi się aforyzm Jerzego Stanisława Leca. Nie pisz kredo na płocie. Tak mi się wydaje, że u mnie też ten płot coraz dłuższy, a kredy coraz mniej. Czy kreda coraz mniej. A poważnie mówiąc, gdybyś mi zadała to pytanie 30 lat temu,
to umiałbym ci na nie odpowiedzieć. Dzisiaj chyba naprawdę nie umiem, dlatego że im dalej w las, tym bardziej jestem mniej pewny i swojego kreda, i tego płotu, i tego pisania. Uważam się za krytyka literackiego, nie za poetę, o czym dobrze wiesz, ale... No, bardzo niesłusznie, o czym dobrze wiesz. Ale tak, jest prawdą, że wiersze pisuję, jest prawdą, że wiersze pisuję. Dla mnie, ja nie potrafię sformułować kreda. Ja wiem tylko jedno, dlaczego nie mogę się oderwać od tego pisania, chociaż ja bardzo chciałbym. Ja bardzo chciałbym być krytykiem literackim. Nie mogę dlatego się oderwać, że to jest nieustanny proces autoekspresji, autodefiniowania. I to jest silniejsze od jakichkolwiek zdystansowanych wyborów, które mógłbym podjąć. Ta książka, którą Beata zrobiła, jest dla mnie książką ważną. Nie wiedziałem, że ta książka będzie tak wyglądać, chociaż potem już ją czytałem w maszynopisie, jak już była gotowa i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że siłą tej książki jest to, że tam nie ma wspólnego kreda. Zauważcie, że to jest książka wielopokoleniowa. Tam są poeci z różnych półek generacyjnych, ale także z różnych poetyk. I ja właśnie uważam to za siłę tej książki, dlatego że jestem naprawdę szczerze przekonany w wartość polifonii poetyckiej w każdej epoce, w każdych czasach. Ja nie chciałbym, żeby poezja chodziła dwoma czy trzema stadami. Ja chciałbym, żeby te stada się rozbiegały na różne strony. Zresztą tak się dzieje. Od pewnego czasu tak się dzieje. Tutaj pan Jurek zapewne pamięta jeszcze czasy takiego fetyszyzmu wobec grup programowych. Dzisiaj sobie nie jesteśmy w stanie chyba grupy programowej już wyobrazić. One jeszcze gdzieś tam istnieją, ale w porównaniu do starych czasów, panie Jurku, nie? To jest... No. Sukces no, takich mniej lub bardziej no, przypominających manifestów poetyckich spowodował to w pewnym momencie, że no, co chwilę gdzieś tam chłopcy się skrzykiwali, znaczy chłopcy i dziewczyny, bo poetki też tam bywały i ogłaszali jakiś manifest. Tych grup no, było całkiem sporo, zresztą nawet jest jakaś taka publikacja, ktoś to kiedyś zebrał. Grupy poetyckie tam w jakichś latach, właśnie w tych, kiedy najintensywniej funkcjonowało. W Iblu ukazała się taka książka, już nie pamiętam autorki, ona ma chyba około 400 stron, ja mam tę książkę, o grupach poetyckich tak, tak. W czasach PRL-u. Było tego masę, przy czym no, faktycznie jako grupy programowe w pewnym momencie, czy jako, też nie, jako pewne manifesty światopoglądowe bardziej, bo nawet nieformalne, jeżeli chodzi o warsztat poetycki, no to zostało ich tyle, ile zostało, no co mniej więcej co 20 lat. Cofając się wstecz, no to ostatnim takim, chociaż w gruncie rzeczy marketingowym pokoleniem, to byli Brulionowcy. Tak. Ale to był marketing. Oni znakomicie się znaleźli po 89 roku w tej nowej, wrzaskliwej rzeczywistości i potrafili się sprzedać. Wcześniej była Nowa Prywatność, wcześniej Nowa Fala, wcześniej Orientacja. Tak. Wcześniej Pryszczaci, tak? Tak, no tak. A wcześniej Kolumbowie, jakby, prawda, no, których nie było, bo zginęli w większości, tak? Tak. Plus te wszystkie modernistyczne grupy międzywojenne, te wszystkie manifesty futuryzmu, wcześniej jeszcze był ekspresjonizm, no u nas Dada... I maszynizm, tak, ekspresjonizm, tak. Futuryzm, dadaizm. Awangarda, druga awangarda. Oczywiście. Ale tak. Nagle to się wyczerpało i ja myślę, że trzeba jakiejś takiej cezury, bo to, co nazywamy postmodernizmem, to nie jest żadnym manifestem, to jest... Manifest zdekonstruowany całkowicie po prostu. Wszystko wolno,
wszystko jest równoprawne, czyli takie multikulti, można by powiedzieć, takim kolokwialnym określeniem. I ja myślę, że jeżeli to się tak do końca wypali, to w pewnym momencie możemy zostać zaskoczeni, my albo nasi następcy, że w pewnym momencie ktoś bardzo mocny, artystyczny, niekoniecznie literacki, bo to może się odbyć w filmie, w malarstwie, no, w sztukach wizualnych, taki manifest, chociaż trudno go sobie wyobrazić, prawda, sformułuje, ale nie wiadomo, co to będzie. Być może coś takiego się zdarzy. Nie wiem, a może już to nie jest potrzebne. Może w ogóle sztuka, ta wysoka sztuka, ona zniknie. Ona zniknie po prostu. Albo zostanie tylko w takich już zupełnych niszach, w prywatnych spotkaniach. A to jest możliwe i dzięki temu też czasem się przychodzi do historii choćby Teatru na Tarczyńskiej, prawda, który się odbywa w prywatnym mieszkaniu. Dziękuję, bo to jest głos pana Leszka, nie mój. Trzy minuty. To tylko dodałbym jeszcze tyle, że kiedy ja, panie Jurku, zacząłem do różnych grup programowych należeć, z czego dzisiaj się śmieję, to ja już miałem bardziej intuicyjnie, nie z wyrachowania, ale jednak na oku pewną socjotechnikę, a nie jakiś program, który mnie naprawdę obchodził, a to się później zintensyfikowało. Ten postmodernizm to jest wątek, o którym moglibyśmy tutaj zrobić trzydniową sesję. To, co się dzisiaj stało w tym wszystkim, ja powiem na koniec tylko jedno. Tak naprawdę zawsze zwycięża tylko siła autoekspresji, umiejętność wyemanowania swojej osobowości. Trzeba ją mieć oczywiście. I jeśli to się udaje, to wtedy wszelkie teoretyzowanie przestaje nam być potrzebne. Jeszcze tutaj, jeśli można, się może za dużo wtrącać, jeszcze bym dodał. I to, żeby zmienić język. To jest to, co się udało Różewiczowi, to, co zrobił Białoszewski inaczej i część lingwistów, choćby Wirpsza, prawda? Język poetycki. Tu chodzi o tą zmianę. To chyba takie dwie najważniejsze, no bo ten twórczość Barańczaka jakby jest konsekwencją pewnych odkryć lingwistów w ogóle, prawda? Proszę państwa, wywiady ważne z Leszkiem i Jerzym są dwoma najdłuższymi wywiadami w książce. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie spuentować zdaniem Leszka Żulińskiego właśnie, które w ogóle jest zdaniem genialnym. I puentą chyba dla nas piszących szalenie istotną. Każde status quo istnieje po to, by go reformować. Tylko pamiętajcie o jednym. Przyjdą następni i to samo uczynią z waszym status quo. Bo przyjdą ze swoimi, nie z waszymi racjami. Zapraszam do kupowania książek. Jedyna okazja zdobyć 5 autografów naraz i za moment następna część festiwalu. Dziękuję bardzo.